Z nami Damian Jonak, kilka godzin przed ceremonią ważenia, przed jutrzejszą galą w Częstochowie. Witam serdecznie. Witam również. Bardzo serdecznie. Damian, mnóstwo czasu się nie widzieliśmy, mnóstwo Cię nie było, więc opowiadaj, co robiłeś, jak Cię nie było. O Jezu, to lepiej nie będę zaczynał, bo jak zaczniemy, to do jutra nie skończymy. Ogólnie robiłem wiele rzeczy i jakby wspomniałem w jednym z wywiadów, troszeczkę się obraziłem na boks w pewnym momencie, bo po prostu sytuacja z byłymi promotorami mnie bardzo męczyła i ich nieuczciwość i nieeleganckie zachowanie w stosunku do mojej osoby. I po prostu zawiesiłem rękawice na kołku. No a jakby tutaj cały czas byłem aktywny, cały czas trenowałem, no bo lubię ten sport i robię to od dzieciaka, więc jakby tutaj sportowo tak naprawdę będę zawsze się starał być aktywny. I z racji tego, że to jakby tutaj za namową swoich przyjaciół, którzy mnie jakby zawsze ciągnęli do tego, co wiedzą, że zawsze mi w duszy grało, starałem się po prostu tutaj no, za ich poradą pójść i kiedy się spotkałem z Mateuszem Borkiem i w fajny sposób mi przedstawił, jak mógłbym właśnie wrócić do boksu, no to zainteresowałem się tym. Później był obóz w Tajlandii, który tak naprawdę mnie najbardziej zmotywował do tego, żeby się naprawdę zająć ciężką robotą i wrócić na właściwe tory. No i po prostu teraz jestem, gdzie jestem. Waga jest zrobiona. Sylwetka wróciła do takich kształtów, jak powinna być i naprawdę było ponad 3 miesiące takiej ciężkiej roboty, która mi sprawiła wielką przyjemność i przypomniała te czasy, które tak naprawdę bardzo, bardzo mile wspominam. Z racji treningów, no bo były też okoliczności, które mi na pewno nie wspominam ich dobrze i mam nadzieję, że już nie wrócą i nie będę już miał nigdy do czynienia z takimi ludźmi jak kiedyś. Wracasz po kilku latach przerwy od boksu, mimo że masz rekord 39 i żadnej porażki, naprzeciw Ciebie stanie zawodnik, który jest dużo mniej od Ciebie doświadczony, to jest Tanzańczyk, natomiast Twój rywal jest w gazie, tak? I nie obawiasz się, że mógłbyś wybrać troszeczkę łatwiej, w sensie wziąć sobie takiego tak zwanego ogórka na przetarcie, a nie od razu rzucać się na dobrego zawodnika? Znaczy, powiem tak, jeśli chodzi o ogórki i nieogórki, zawodnik, że tak powiem, jest słaby tylko wtedy, gdy ja będę bardzo dobrze przygotowany. Ogólnie swoją robotę zrobiłem, przepracowałem ten okres bardzo dobrze i na pewno jestem przygotowany, ale tak naprawdę przez to, że miałem 3 lata przerwy, to jest jedna wielka loteria i zobaczymy, co głowa, że tak powiem, pokaże w dniu walki i tutaj jakby jest to nie do przewidzenia i tego nikt nie może jakby teraz zgadywać. Ja ze swojej strony jakby jestem bardzo dobrze zmotywowany, nastawiony i po prostu zrobię dobre widowisko dla kibiców. Jakby robię to na luzie psychicznym, więc wydaje mi się, że na pewno się dobrze zaprezentujemy razem z moim przeciwnikiem i damy dobrą walkę, aby telewizowie przed telewizorami i na hali byli zadowoleni. Mówiłeś, że twoje wyjście do ringu, dyspozycja jest jedna wielka niewiadoma. Tu chodzi o to, że nie wiesz, jak po takim czasie będziesz się zachowywał w ringu, w sensie jak będziesz wychodził do ringu, zobaczysz tłum ludzi, tak? Zobaczysz światła. Myślisz, że psychicznie coś może nie pójść tak, jakbyś chciał? Znaczy ja uważam, że będzie wszystko elegancko i będzie super, tylko jakby z racji wielu wywiadów, które były w ostatnim okresie i każdy, kto mi właśnie tam powtarzał, że no nie wiadomo, jak to będzie, to jakby powielam tylko to, co oni jakby tutaj sądzą. No ja mogę sądzić po sobie, ale też mogę się mylić, więc jakby zakładamy, że tak powiem, to ze względów statystycznych. No dobra, to opowiadaj teraz, jak minął ten okres przygotowawczy. Trenera miałeś na pewno bardzo dobrego, Robert Złotowski. Wiadomo, że to jest znakomity fachowiec, więc na co stawialiście największy nacisk, co poprawialiście i jakiego Jonaka zobaczymy jutro w ringu. To będzie taki, to będzie stary Jonak, agresywny, który będzie szedł w wymiany? Zawsze taki był i będzie i się na pewno nie zmieni, bo to się ma w sercu po prostu i od dziecka reprezentowałem styl boksowania, który nie był, że tak powiem,
mocno kalkulowane i układanie wszystko pod to, żeby tylko ładnie wygrać, czy coś w tym stylu. Ogólnie jakby tutaj wiadomo, że musiałem się wstrzelić w jakby wiele tematów treningowych i jakby tutaj no, nie mogę powiedzieć, że wszystko jakby wróciło idealnie do tego, co było, ale uważam, że też parę rzeczy z racji tego, że jest jakby troszeczkę inne podejście psychiczne. Człowiek przez te lata zdobył jakieś doświadczenie powiedzmy w innych dziedzinach i no, trochę inaczej patrzę w ogóle na sport, na życie, na wszystko patrzę inaczej. Uważam, że mi to dużo, dużo da takiej pewności siebie, mocy i tak naprawdę każdy człowiek, który dotknął trochę bliżej sportu, wie, że głowa jest najważniejsza i tutaj jakby uważam, że psychicznie jestem dużo mocniejszy, a czy jakby te umiejętności zostały, czy się poprawiły, czy pogorszyły, to jakby zapraszam na halę i zapraszam przed telewizory. Niech każdy zobaczy i oceni to, co będzie widział i ja na pewno ze swojej strony postaram się, aby to wyszło jak najlepiej. Na pewno rywala miałeś czas, żeby dobrze rozpracować wspólnie z trenerem. No to na co będziesz musiał uważać w ringu? Na wszystko, żeby się nie trafić. Nie, ale na pewno jest coś takiego, no, nie, no wiesz. On jest zawodnikiem, który no, parę osób znokautował, tak jak sam widać po rekordzie, ma ciężkie łapy. Jak mu podawałem rękę, to tak naprawdę to też się czuje, że chłopak ma czym uderzyć. Walczy też w MMA, czyli jest zawodnikiem, który też jest odporny na ciosy, bo umie przyjąć z kopa i z ręki, więc jakby tutaj też nie jest osobą, która będzie się przewracać po jakimś byle jakim ciosie, prawda? Ale trener Złotkowski mówił, że kopie jak koń, więc powiedział, że w ogóle, żebym się tym nie przejmował, że jak trafię, to już będzie posprzątane. Ulubienie śląskiej publiczności, ja pamiętam jak do spotka przychodziły rzesze twoich fanów, no to zawsze była niesamowita atmosfera, bo ty jesteś chłopak stąd, jak będzie jutro i dużo spodziewasz się swoich fanów na widowni? No na pewno nie będzie tego tak dużo jak było zawsze w spotku, bo jakby tutaj jesteśmy na Śląsku teoretycznie, ale tak powiedzmy nie do końca praktycznie. I tutaj jeśli chodzi o kwestie kibiców, no wiadomo, że troszeczkę jakby zostałem zapomniany ze względu na tą długą przerwę, bo tak naprawdę ostatnio boksowałem w Spodku w 2012 roku, to jest 5 lat temu, więc no jest to szmat czasu, ale wiem, że została duża grupa kibiców, którzy będą, na pewno będzie atmosfera bardzo fajna i tutaj z całym szacunkiem dla całej Polski, zawsze to powtarzałem, moi drodzy, to, co jest u nas w Spodku, na Śląsku, w ogóle to jest zawsze najlepsza moc naszych ludzi ze Śląska i atmosfera, która tutaj jest i zawsze ci ludzie, wiem, że chyba pamiętają właśnie jeszcze ligę, jak kiedyś też boksowałem na lidze amatorsko, że boks na Śląsku żył bardzo mocno i tutaj ludzie bardzo fajnie dopingowali swoich chłopaków. Te 3 lata, kiedy nie boksowałeś, jak tak siedzisz sobie i myślisz, układasz to wszystko, to mówisz sobie, Damian, zmarnowałem te 3 lata? Znaczy nie, no ja nie zmarnowałem, bo tak jak powiedziałem, to są inne doświadczenia życiowe. Zmarnowali mi to ludzie, którzy po prostu się do tego przyczynili i na pewno wyciągnę z tego konsekwencje. Nie odpuszczę im tego, to nie ma w ogóle takiej opcji i to tutaj... Panie Andrzeju, niech pan, że tak powiem, uważa, że będę na pewno, że tak powiem, starał się wyciągnąć konsekwencje prawne, bo to jest akurat pana poletko, więc pan na pewno będzie się czuł mocniejszy, ale zobaczymy, kto tą walkę wygra. Ale tak już teraz naprawdę no, mówię, że po prostu no, bardzo mi dużo przykrości ci ludzie sprawili i nie wiem, o co im w ogóle tak chodziło i po co to zrobili, no ale no wyszło jak wyszło i tutaj jakby będę ze swojej strony na pewno jakby odcinał ten okres czasu pod względem ich zachowania, ale będę pamiętał na pewno te miłe chwile, które spędziłem jakby tutaj na ringu i mam nadzieję, że z tego okresu po prostu tutaj wyciągnę sobie po prostu odpowiednie wnioski i tyle, a życiowo na pewno też wiele rzeczy się działo, ale to za dużo by gadać, więc nie będziemy się teraz rozwijać.
Tak, nie będziemy rozmawiać, bo z tobą, Damian, to moglibyśmy rozmawiać tak pewnie do rana. Stygnie nam kawka, więc co? No ja ci dziękuję za tą rozmowę. Widzimy się niebawem na ceremonii ważenia. I co? I czekamy, czekamy na powrót tego Jonaka, na duże show. I wracaj udanie na ring. Będzie dużo mocnych ciosów, obiecuję.